Dzień dobry Państwu. Migranci zarobkowi z krajów muzułmańskich i arabskich dostali zielone światło od Unii Europejskiej na przybywanie do Europy. Unia chce szantażem finansowym zmusić takie kraje jak Polska do ich przyjmowania. Jakie mogą być z tego problemy dla naszego bezpieczeństwa? Czy islamiści są dla nas zagrożeniem? Między innymi o tym będę rozmawiał z gościem kluczowego tematu, którym jest arabista, hebraista, syrolog, dziennikarz, członek redakcji czasopisma Trwajcie w Miłości, dr Bartłomiej Grysa. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie, Panie doktorze. Dzień dobry, witam Pana redaktora, wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Chciałem jednak rozpocząć, jeśli Pan pozwoli, od bardzo zaskakującej wypowiedzi, która jest przypominana teraz w polskich mediach w związku z tą dyskusją o migrantach, ale pochodzi sprzed roku. Imam z Australii, proszę Państwa, Muhammad Tawhidi, w sprawie problemu, jaki powodują na zachodzie Europy nielegalni cudzoziemcy, mówił w jednym z wywiadów takimi słowami. Będzie też jedno słowo, którego byśmy nie użyli pewnie na antenie, ale pozwolę sobie zacytować w całości, no bo to oddaje to, co on powiedział. To wy macie problem, to wy poszliście do muzułmańskich krajów i zaimportowaliście najgorsze śmieci, które te kraje chciały umieścić w więzieniach lub odizolować od reszty społeczeństwa. Wy przyszliście i wzięliście ich do siebie. Po co ich importujecie? Dla taniej siły roboczej. Ale ci islamscy ekstremiści nie chcą pracować. Oni chcą bogactwa za darmo, chcą żenić się z francuskimi kobietami z blond włosami, niebieskimi oczami. Oni nie mają czasu, by pracować. Tak mówił. Jak traktować, panie doktorze, takie ostrzeżenia, takie przestrogi? Jak pan doktor w ogóle skomentuje te słowa też? Znaczy, to prawda, co mówi ten imam. To jest dziwne oczywiście, że on tak otwartym tekstem to mówi. No, prawdopodobnie dlatego, że jest przekonany, że jest to społeczeństwo na kolejnym etapie dżihadu, to społeczeństwo imigranckie, muzułmańskie. I że generalnie rozwój islamu od samego początku polegał na podbojach. A wiadomo, że tutaj to się akurat zwarło z interesami lewicy europejskiej i też zapotrzebowania na gastarbeiterów, zwłaszcza w Niemczech. No ale to się też wpisuje w taki nurt, na przykład, którym Thilo Sarrazin, niemiecki ekonomista, w 2010 roku pisze w książce Niemcy likwidują się same, jak wystawiamy nasz kraj na ryzyko, że emigranci z krajów islamskich tworzą równoległe państwo. Państwo w państwie, generują więcej kosztów socjalnych niż korzyści dla gospodarki. Że podobnych problemów nie ma z imigrantami z Azji czy z Europy Środkowo-Wschodniej, a jest z imigrantami z krajów muzułmańskich. Ale z czego to wynika? To nie wynika z tego, że to są, jak ten imam mówi, najgorsze śmieci, tylko to są produkty tej kultury, czy raczej tego kręgu cywilizacyjnego. I to się stąd bierze. To nie jest tak, że wino można obarczyć tylko jedną stronę. Oni tych ludzi, w cudzysłowie, wyprodukowali, stworzyli, wychowali i przystosowali ich do tego, żeby podbijali Europę Zachodnią w sposób reprodukcyjny obecnie. A my w ramach ideologii multikulti próbujemy to wszystko realizować właściwie zgodnie z ich oczekiwaniami. Tak się przynajmniej mi wydaje, ale nie mogę też nie wspomnieć, bo dyskutując o tych problemach, no, żyjemy nimi, one odżywają, zwłaszcza w takich dramatycznych sytuacjach, jak słyszymy ostatnio, jesteśmy zarzucani takimi przerażającymi jednak informacjami o cudzoziemcach, albo to atakujących nożem dzieci we Francji. To mieliśmy taki przypadek ostatnio, zresztą tam ostatnio też w Bordeaux pani, taka starsza pani z babcią, no babcia z kilkuletnią wnuczką została wyrzucona na chodnik przez cudzoziemca, zaatakowana. No już nie chcę też wspominać o tym najbardziej dramatycznym zamordowaniu i gwałcie na Polce, na wyspie Kos w Grecji przez obywatela Bangladeszu. To są często ludzie pochodzący właśnie z krajów muzułmańskich albo arabskich, albo jedno i drugie, no ludzie wyznający islam. I teraz moje pytanie, panie doktorze, czy islamiści są dla nas zagrożeniem, czy są w ogóle zagrożeniem dla Europy? Muzułmanie są dla nas zagrożeniem. Ja bym powiedział tak, ja bym w ogóle nie czynił rozróżnienia między islamem a islamizmem. To jest moim zdaniem błąd. Niestety muzułmanie, którzy się trzymają swojej religii, są dla nas zagrożeniem. A ci muzułmanie, którzy krytycznie podchodzą do islamu, czy do Koranu, czy do starają się w sposób, zgodnie z, powiedziałbym, z głosem sumienia postępować, zgodnie z jakimiś wartościami, chociaż humanistycznymi, to oni widzą, że coś tutaj nie styka. Nie zgadza się między sumieniem po prostu, a ich religią.
może nawiązując do tej wielokulturowości, jest taki felietonista w Wielkiej Brytanii, dr Raqib Ehsan. On pochodzi z południowo-wschodniej Azji, sam przedstawia siebie jako muzułmanin o korzeniach południowo-wschodniej Azji, Brytyjczyk, specjalizujący się w kwestiach wspólności społecznej, doktor nauk politycznych. I on tak mniej więcej pisał ostatnio w Spiked. Toksyczny wpływ wielokulturowości to przedkładanie ochrony tożsamości specyficznej dla danej grupy ponad potrzeby najbardziej bezbronnych. Wielokulturowość podkreśla to, co nas dzieli, a nie to, co mamy wspólnego. Czyniąc to, rasizuje i dzieli społeczeństwo i zasiewa konflikty pośród nas. I taka jako konkluzja tego jego artykułu, że w roku 2023 musimy powstrzymać ideologię wielokulturowości, chwytając byka za rogi. Mocne słowa. Bardzo mocne słowa i to są wypowiadane przez człowieka stamtąd, ale myślącego. Więc to jest też to, że to nie znaczy, że każdy muzułmanin jest terrorystą, jak to już wiele lat temu ktoś powiedział, ale niestety dzisiaj prawie każdy terrorysta to jest muzułmanin, czy każdy członek na przykład grooming gangs, tak, czy tych gangów gwałcicieli, które krążą po Szwecji, po Wielkiej Brytanii, na przykład przecież Stelford, dane z lipca zeszłego roku mamy, tylko z jednego miasta z Wielkiej Brytanii, ponad 1000 wykorzystanych dziewcząt, na przestrzeni dziesięcioleci Wielkiej Brytanii ponad 1000. No to są takie dane. I teraz nie myślmy sobie, że to nie dotyczy też Polski, bo no właśnie, mamy przykład teraz tej pani Pauliny z Grecji, ale w 2003 roku ABW przecież udaremniła skoordynowany atak terrorystyczny na polskie kościoły. To generał Pruszyński to przyznał, że podczas pasterki miał nastąpić taki atak. Więc jesteśmy już częściowo zinfiltrowani, tak? Tylko, że to jeszcze oczywiście nie ma takiego zasięgu. No i w ramach tego, jeśli tacy migranci jednak dostają się na teren Europy, a później w ramach strefy Schengen, czyli wolnego przepływu ludzi między krajami, tak naprawdę jesteśmy chyba bezbronni, jak pan to widzi. To znaczy, naszą bronią są nasze przekonania. Nasze przekonania etyczne, nasze przekonania religijne. To mi się bardzo podoba to, co mówi ksiądz Guy Pajet, który wychodzi z Francji, który wychodzi wprost do muzułmanów i po prostu ich próbuje ewangelizować. On mówi, że jeżeli my tego nie zrobimy, to zostaniemy przez nich zalani, tak? Przez ich sposób myślenia, przez ich ideologię. I to jest tak naprawdę zwarcie na poziomie jednak religijnym przede wszystkim, chociaż oczywiście islam jest systemem totalitarnym, całościowym. Ale teraz ktoś by mógł powiedzieć, że dobrze, te gwałty, to wszystko się nie mieści w islamie, no, czy w Koranie. Taką narrację, czy w źródłach, tak? Taka narrację. Obrońców tego multikulti. No to przytoczyłbym dwa fragmenty z hadisów. Jeden ze zbioru Muslima, drugi Buchariego. To są takie zbiory, które są uważane za podstawy, po prostu obok Koranu, prawda, te zbiory tradycji muzułmańskiej są uważane za prawowierne. No i w jednym czytamy tak. Wysłannik Allaha, czyli Mahomet, wysłał ekspedycję wojskową do Autas z powodu bitwy pod Hunain. Spotkali oni swojego wroga i walczyli z nim. Pokonali ich i wzięli do niewoli. Niektórzy towarzysze wysłannika Allaha nie chcieli współżyć z jeńcami płci żeńskiej w obecności ich mężów, którzy byli niewierzący, czyli nie byli muzułmanami. Dlatego Allah wywyższony zesłał werset Koranu, sura 4:24, i wszystkie zamężne kobiety są wam zakazane, z wyjątkiem tych, które są w waszych prawicach, czyli które posiedliście. Czyli to było zachęcenie. Tak, możecie to robić, możecie gwałcić. I podobnie u Buchariego. Zdobywamy jeńców płci żeńskiej jako nasz udział w łupach i jesteśmy zainteresowani ich cenami. Jakie jest twoje zdanie na temat przerwanego stosunku płciowego? Prorok powiedział, czy naprawdę to robicie? Lepiej dla was, żebyście tego nie robili. Żadna dusza, którą Allah przeznaczył do istnienia, z pewnością nie powstanie. Czyli to jest zachęta, to jest wprost. Trochę uprzedził pan doktor moje pytanie, no bo chciałem zapytać właśnie, jak islam, jak muzułmanie traktują kobiety. To jest najlepsza odpowiedź, tak, chyba rozumiem. Znaczy, tak? To jest w ogóle ten obraz małżeństwa, czy związku kobiety z mężczyzną w islamie, jak jest w wielu kulturach Dalekiego Wschodu, że kobieta jest jak ogród, a mężczyzna jest jak właściciel ogrodu. I teraz właściciel może mieć wiele ogrodów, ale ogród nie może mieć wielu właścicieli. Nie ma tej równości ontologicznej, tak? Równości w godności. Godności. Czy islamistów można, muzułmanów, można poddać jakiejś asymilacji kulturowej, jak to mówią w Niemczech, no bo o religijną nawet już nie pytam, prawda?
Chociaż no wiemy, że się zdarzają może takie przejścia pojedyncze, ale to trzeba odważnych księży, tak jak tego we Francji choćby, tak, który wychodzi do nich z... No właśnie, no widać, że to się nie udaje. Jest taki film, powstał chyba kilkanaście lat temu w Niemczech, Gegen die Wand, w tłumaczeniu polskim Głową w mur, tak to przetłumaczono tytuł, pokazujący historię takiej tureckiej rodziny, która w latach 60. wyemigrowała do Niemiec i potem kolejne pokolenie pokazane. I widać, że to właśnie pokazuje często obraz tych społeczności muzułmańskich, że pierwsze pokolenia bardziej się jeszcze starały jakoś asymilować, uczyć języka, wchodzić w społeczeństwo, a kolejne już nie, odchodzą od tego. Jest ruch odwrotny. Jest duży wpływ tych, powiedzmy, imamów duchownych radykalnych. Jest duży wpływ w ogóle, jakiś tam postępujący wpływ radykalizmu muzułmańskiego. No ale to jest oczywiście wybór każdego człowieka. Nie? To jest też to, czy ten muzułmanin zetnie się z takim światem, z takim człowiekiem zachodu, który mu coś zaoferuje ciekawego, ciekawszego niż to, co on wyniósł z domu. Te wartości totalitarne, które mu tak naprawdę zostały wpojone, czy po prostu stwierdzi, że no, na tym zachodzie jest pustka, jest próżnia, trzeba wnieść to swoje, nowe. To jeszcze, bo za moment musimy kończyć, ale jeszcze, jeśli można, zapytam właśnie trochę może z działu bardziej futurologii, ale jak zdaniem pana doktora może wyglądać nasza przyszłość? Czy muzułmanie zaleją starzejącą się Europę? No, w tej chwili już chyba od kilku lat jednym z najpopularniejszych imion męskich w Brukseli wśród rodzących się dzieci jest Mahomet. Mhm. Więc to pokazuje, jak jesteśmy zalewani już. To już się dzieje, to nie ma co pytać o futurologię, o przyszłość. To już się nie ma pytać co o futurologię. No, jedynym wyjściem jest, moim zdaniem, jest ewangelizacja, jest prezentowanie wartości, które pokażą tym ludziom, że jest coś ważniejszego, jest coś piękniejszego, jest coś znacznie bardziej wartościowego niż to, co oni wynieśli z krajów muzułmańskich. Jeżeli tego nie zrobimy, no to faktycznie Europa zostanie zalana. Taki przypadek jeszcze z wczoraj. W studiu gościłem polską lekarkę, która z mężem Włochem postanowili po 20 latach życia właśnie opuścić słoneczną, ale coraz bardziej niebezpieczną Italię, no i zamieszkać, jak sama mówiła, w bezpiecznej Polsce. Wspominała też o znajomych Włochach, którzy wybierają Polskę. No tylko no w kontekście tych wszystkich politycznych rozwiązań i tych wolnych granic też, no to pytanie, jak długo uda nam się uciekać przed tym zagrożeniem. No to podobnie jak artysta ze Szwecji, Polski, Grunwald, Grunwald, który też wyemigrował stamtąd, uciekł, bo mówi, że już nie był w stanie patrzeć na właśnie gangi muzułmańskie, które demolują Szwecję. Ale tam też następuje chyba jednak jakieś odwrócenie troszeczkę sytuacji, no bo wygrała inna partia już teraz, która zaostrza tę politykę. Mało tego, odmawia zgody na azyl aż w 75% przypadków, więc to też o czymś chyba świadczy, że no, się budzą, powoli jakieś, się budzą. Tak, oby się, tak, te kraje i te społeczeństwa obudziły jak najszybciej. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze, za rozmowę, za przybycie do studia. Naszym gościem był arabista, hebraista, syrolog, dziennikarz, też członek redakcji czasopisma Trwajcie w miłości, dr Bartłomiej Grysa. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo.